Tam, gdzie wschodzi słońce, w gminie Przemęt, kolejny rajd rowerowy prowadził szlakami wschodniej granicy gminy. Niestety pogoda okazała się mniej łaskawa niż zwykle dla organizatorów. Już na starcie zanosiło się na deszcz, ale to wcale nie zniechęciło ponad 60 miłośników rowerówek. Peleton uciekał przed deszczem przez Boszkowo, Harbielin aż do Poświętna, gdzie w sali wiejskiej przygotowano ciepły obiad i gorącą kawę. Organizatorem liczącego ponad 30 km rajdu było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Najtrudniejszą część trasy mamy za sobą. Wystartowały osoby z gminy, stali bywalcy rajdu, jak również osoby spoza regionu. Postój w Poświętnie nie był tylko zwykłym odpoczynkiem. Rowerzystom towarzyszyła kamera telewizji Leszno, więc musieli być przygotowani na udzielanie wywiadów. Wskazówek udzielał dyrektor Maciej Ratajczak. Tak, Leszno to zobaczy i połowa świata, ale jakby się pytali o wrażenia, to powiedzcie, że tak, to jest super organizacja, że jest bardzo dobre jedzenie, no bo jest, i że takich rajdów nie ma nigdzie na świecie jak właśnie w Przemęcie. I powiedzcie, że szczególnie dziękujecie panu dyrektorowi. Wskazówki okazały się trafne, nie było więc problemów. Rowerzyści przed kamerami czuli się świetnie. Pokazali też, że mają wiedzę na temat gminy Przemęt, mimo że panie pochodziły z Legnickiego. Jak wam się podoba i dlaczego jesteście tak bardzo zadowoleni? Jesteśmy już 5 raz z mężem i zawsze nam się podoba i za każdym razem jesteśmy bardzo zadowoleni. Brawo! Można? Można. To samo pytanie. Jesteśmy pierwszy raz. Bardzo fajna impreza. Nie ostatni raz, na pewno. O, super. I teraz pan z Opalenicy, czy wyjdzie na prowadzenie? Ja jestem już 12 raz i to jest, jestem tutaj dlatego, zawsze właściwie przyjeżdżam, bo to jest najlepszy rajd w okolicy. Jeżdżę dużo po rajdach i najlepsza organizacja i wszystko jest tutaj super. Nie tylko rowerzyści wywołani do odpowiedzi chwalili rajd. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jakoś wytrzymaliśmy. No i trasa jest dosyć urozmaicona, bym powiedział. Można wytrzymać. Jan Berger jeszcze wczoraj jeździł wraz z żoną rowerem po polskim wybrzeżu. Co drugi tydzień mamy takiego dwójpolatka na stanie. Musimy się nim opiekować, a co drugi tydzień możemy sobie pozwolić na jakieś tam ekstrawagancje inne. I jeździcie wtedy rowerem? Z tym małym biegamy, a pozostałe dni jeździmy rowerem. Uczestnicy rajdu musieli zademonstrować swoją sprawność fizyczną. Jako pierwszy do pompek zgłosił się strażak ochotnik Jacek Piotrowski z OSP w Przemęcie. Najmłodsi uczestnicy rajdu, rodzeństwo Wojtek i Julia z Adamowa, otrzymali upominki. Organizatorzy zapowiadają, że jeśli zimą spadnie śnieg, będzie można wziąć udział w zimowym rajdzie rowerowym po gminie Przemęt. Bye-bye!